Proszę Państwa, targi Silesian Fishing rozpoczęły się raniutko. Ja cały czas chodzę między stoiskami, obserwuję, co się dzieje. Ludzi przychodzi coraz więcej. Na stoisku firmy Bandit Cup nie znalazłem szefa, ale znalazłem szefową. Za chwileczkę sobie porozmawiamy o wyrobach Bandit Carp. Joanna Matuszewska z firmy Bandit Carp. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Radio Gozdawa, zawsze na rybach. Pani Joanno, jak wy to robicie, że jesteście wszędzie? Jesteście na targach poznańskich, jesteście na targach gliwickich, czyli ten weekend to jest takie małżeństwo w rozjazdach, tak? Tak, małżeństwo, dokładnie, małżeństwo w rozjazdach. Jak to robimy? No mi się wydaje, że wszystko zależy od dobrej organizacji, grupy przyjaciół, bo tak można nazwać ludzi, którzy z nami współpracują z naszą marką, z firmą, pomagają nam zawsze na targach. Bez nich te targi by się nie odbyły, prawda? Dla naszej firmy, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo jest super zgrana ekipa tutaj, jak i również w Poznaniu. A proszę powiedzieć, co przywieźliście do Gliwic? Jakie nowości? Jakie nowości? No teraz firma Bandit Car bardzo poszła w metodę. Metoda jest... Jak wszyscy, tak, tak. Wiadomo, co jest popularne, modne, można powiedzieć, to wszyscy w to idą, prawda? Także metoda bardzo fajnie nam się sprzedaje, mamy nowości w smakach, doszedł nam tuńczyk w smaku, mamy też bardzo fajne zalewy, nowości CSL, jest to bardzo gęsta zalewa, można pojedyncze kulki haczykowe w niej maczać, można zalewać, prawda, miksa. Zalewę mamy w wszystkich smakach, praktycznie power shota w tej wyższej serii. No na pewno naszym tym hiciorem i również w zalewach i w metodzie jest mleczna kukurydza, prawda? To już jest, mówię, nasz kultowy smak. Na pewno tak zostanie. Najbardziej jest rozpoznawalny i najlepiej się sprzedaje i łowny jest. Mogę to potwierdzić, bo w zeszłym roku na mleczną kukurydzę złapałem parę całkiem fajnych karpików i to jest prawda. Natomiast wiem, że oprócz kulek i oprócz zalew i peletu macie też w ofercie kukurydzę. Tak, gotowaną kukurydzę. I ta kukurydza też ma smak mleczny. Tak, tak. Kukurydza tam występuje chyba bodajże w 4 bądź 5 takich podstawowych, topowych smakach. Truskawka naturalna, miks ziaren również, no ale oczywiście mleczna kukurydza musi być. No i też potwierdzam, że najlepiej się po prostu sprzedaje i najbardziej jest pożądana wśród A przywieźliście kukurydzę ze sobą? Bo w zeszłym roku mąż mówił, że zabrakło miejsca po prostu. W tym roku również zabrakło miejsca, niestety. I tak już nasz transport był parudniowy, prawda? Musieliśmy to rozłożyć. No i w tym momencie jest dostępna w sklepach stacjonarnych, które z nami współpracują, bądź też przez internet wysyłkowo z naszego sklepu internetowego. A proszę powiedzieć, jak tworzycie receptury na wasze produkty? Metodą prób i błędów, czy po prostu macie człowieka, który się tylko tym zajmuje, żeby tworzył receptury? Nie, i sprawdza? To wszystko metodą prób i błędów. Mąż dochodził tego latami, prawda? Tych idealnych receptur, tym bardziej, że Rafał jest raczej takim perfekcjonalistą, że wszystko musi być idealne, nie może być coś, nie może dopuścić do produkcji czegoś, czego nie jest pewny na 100%, prawda? Także próbując, dodając receptury, wszystko tworzył od podstaw sam. No i myślę, że sprawdza się to, bo jak mogę, macie klientów, to się mamy musi klientów, sprawdzać. Dochodzą nowi klienci, wracają przede wszystkim zadowoleni klienci, co jest bardzo ważne. Także to jest najważniejsze, tak? Tak, tak, tak. I cały czas coś wymyśla nowego, tworzy coś nowego. No mamy jeszcze w zanadrzu parę rzeczy na ten rok, nowości.
No niestety pewne jakieś tam przyczyny mechaniczne typu maszyny, że coś tam jednak niedociągnięcia są, nie pozwoliły nam, żeby przywieźć to na targi, ale w ofercie się jeszcze pojawią na naszej stronie internetowej, na Facebooku, także na bieżąco. Przez cały rok coś się jeszcze będzie pojawiać, także nie mówimy ostatniego słowa jeszcze na ten rok, na pewno. Proszę Państwa, śledźcie w takim razie i stronę internetową, i Facebooka Bandy Instagrama, Karpa. Tak, Facebooka. I tam najszybciej się dowiecie, co nowego jeszcze w tym roku. I tak, jeszcze z metody Państwa. Dojdą nam jeszcze fajne, bardzo małe popki, waftersiki, bardzo ciekawe wzory, malutkie, także serdecznie zapraszamy do śledzenia, do obserwowania, bo jeszcze się coś wydarzy w tym roku. A zapytam Panią o taką rzecz. Czy Pani też wędkuje? Oczywiście. A jaki Pan kapita? 19,5 kg. O Jezuniu. Póki co. No niestety zeszły rok był troszkę ciężki pod tym względem. Niestety dużo pracy, obowiązków. Też mamy syna dorastającego, który gdzieś tam gra i też trzeba na te wyjazdy z nim jeździć piłkarskie. Nie zawsze możemy wspólnie jeździć na ryby. Mam nadzieję, że ten rok będzie bardziej pomyślny pod tym względem i częściej się uda spędzić ten czas nad wodą, bo uwielbiam. Powiem szczerze, że bardzo mnie to relaksuje. Nieważna też rekord, nieważna jaka ryba, ważne, żeby coś się działo. Spotkanie z ludźmi to jest też bardzo ważne, bo poznaje się nad wodą naprawdę wspaniałych ludzi i zostają przyjaźnie na całe lata, także to jest też cenne dla mnie przede wszystkim. A macie jakiś taki swój akwen, który bardzo lubicie i na którym sprawdzacie te wszystkie swoje nowości? To znaczy tak, my mamy dosyć dużą grupę teamowiczów, którzy sprawdzają te wszystkie nasze produkty, czy one dobrze pracują w wodzie, jak się sprawują, które smaki na co najbardziej, na jakich łowiskach, na jakiej ciepłocie wody, prawda? I oni są praktycznie z całej Polski, z Wielkopolski, z Małopolski, ze Śląska, także tych akwenów mamy dużo do testowania. Klub też mamy, też liczny klub młodych chłopaków, którzy też tam prężnie działają na swoich wodach. No my jako rodzina jesteśmy z województwa świętokrzyskiego, jest bardzo ubogie, ładne wody. No tam bardziej... A ja myślałem, że są fajne wody w świętokrzyskim. Nie. No nie, niestety. Jest taki, ja bardzo jestem zadowolony, tam często jeszcze to się nazywa Złote Stawy, koło Buzka, 10 kilometrów od Buzka. Przepiękne łowisko, mm-hmm. Z dużymi rybami, z pięknymi domkami bardzo. Jeszcze. Do tego takimi rzeczywiście wyposażonymi we wszystko, gdzie można spokojnie zabrać dzieci, mm-hmm. żonę, a nie tylko spać na jakiejś tam pryczy, jak to czasami bywa. No to właśnie tam od paru lat już jeżdżę tam. W tej chwili, no to myślę, że telefon o rezerwację byłby, odpowiedź byłaby taka, nie mamy miejsc już do końca września. Bo warto tak wiedzieć, bardzo, bardzo chętnie skorzystamy. No tutaj dzisiaj też chłopaki, no może nie będę podawała nazwy, bo no nie jestem zobowiązana, tak. Ale koło Buzka też przyjechali, otwierali nowe łowisko, bardzo fajna woda, także blisko właśnie Buzka. Także zachęcam, my też odwiedzimy już w tym roku, na pewno tam pojedziemy, coś nowego, blisko przede wszystkim. Tak to pod Kraków jeździmy na 3K, tak mamy najbliżej, bo tam też jesteśmy w stowarzyszeniu, także to jest taka najbliższa nasza woda. No uroczysko też jest tam, mamy dużo przyjaciół, też często tam zaglądamy. Pod Kielcami też mieliśmy wodę, niestety no tam zmieniały się troszkę zasady już, no niestety nie ma, ale bardziej tutaj właśnie na Śląsk, Małopolska tutaj jeździmy. A jeszcze zapytam, bo jesteście drugi raz na targach, targi to jest też druga edycja, jesteście zadowoleni z tego, co się tu dzieje? Myślę, że pod koniec dnia mogę odpowiedzieć na to pytanie. Organizacja jest bardzo, bardzo dobra, moim zdaniem. No wiadomo, no targi jeszcze nie są jakieś duże, prawda? Są kameralne w stosunku do, tak, do tej edycji, która się odbywa też, do tej firmy, która robi targi w Poznaniu. Wiadomo, tam inaczej to troszkę wygląda. Ale myślę, że to wszystko z czasem się rozwinie. Wiadomo, no to są świeże targi, prawda?
że to pójdzie w dobrym kierunku. No na pewno nie będziemy rezygnować, bo fajnie się tutaj jest pokazać, spotyka się bardzo ciekawych ludzi, także myślę, że no każda taka impreza jest potrzebna, prawda, przed sezonem. Tym bardziej, że w przyszłym roku jest obietnica, że terminy będą rozdzielone. Tak, 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 słyszałam, że rozdzielone, że targi mają być większe. Także mówię, no to jest początek, prawda? Wszystko z czasem się musi rozkręcić, tak jak i nasza firma. Potrzeba było lat, żeby ludzie poznali, zachęcili się do tego i tak myślę, że też jest z targami. No póki co jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo sympatyczni ludzie, dużo znajomych, dużo nowych osób, także no my najbardziej jesteśmy na tak. To ja bardzo dziękuję za rozmowę. Nie będę pani zatrzymywał, bo tam na dole na stoisku to już pewnie kolejki się ustawiają, mimo że pani ma pomocników. Jeszcze raz dziękuję bardzo. No i co, jeżeli się nie zobaczymy gdzieś na łowisku, to się zobaczymy za rok na targach. Mam nadzieję, że gdzieś na łowisku uda nam się spotkać, ale no jak najbardziej na targach. Na przyszłym roku też się widzimy. A państwa po raz kolejny zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Bandit Karpa, gdzie znajdziecie dużo więcej niż tutaj jest na targach proponowane. Tak, szczególnie oczywiście kukurydzę, które ja też bardzo lubię i przyznam się, że kupuję od was. Dziękujemy serdecznie, dziękuję, pozdrawiam i zapraszam serdecznie na nasze stoisko. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.